Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. Powstanie Chmielnickiego, interwencja wojsk carskich, spory wewnętrzne, jak i upadek ducha w Armii Rzeczpospolitej sprawiły, że Królestwo Szwedzkie postanowiło wtargnąć w granice polsko-litewskie. Decyzja ta zapadła prawdopodobnie pod koniec 1654 roku, a Sejm zwany Riksdagiem był w tej kwestii zgodny z nowo obranym monarchą, Karolem X Gustawem Wittelsbachem. Strona polska zdawała sobie sprawę z takiego obrotu wydarzeń, jednak król Jan II Kazimierz Waza niechętnie prowadził negocjacje ze Szwedami. Na posła mianował osobę nieodpowiednią do tak ważnej roli, dodatkowo nie dał mu żadnych oficjalnych pełnomocnictw. Waza nie chciał zrzec się tytułu króla szwedzkiego, a jeśli miałoby do tego dojść, to wyłącznie za uzyskaniem olbrzymiej rekompensaty. Jan Kazimierz odrzucił również propozycję francuskiej mediacji. Karol Gustaw miał poczuć się lekceważony taką postawą króla polskiego, co tym bardziej umocniło go w postanowieniu wszczęcia wojny z osłabioną, ale wciąż bogatą Rzeczpospolitą. Gdy nadciągające niebezpieczeństwo było coraz bardziej realne, polski Sejm uchwalił wysokie podatki na zaciąg żołnierzy i wezwano pospolite ruszenie. Jednakże działania te były już spóźnione. 10 lipca 1655 roku Szwedzi, by odciąć Moskali od Kurlandii, zajęli Dyneburg, a 21 dnia tego miesiąca feldmarszałek Wittenberg wkroczył na zachodnie ziemie korony. Prowadził 15-tysięczną armię, wśród której znajdował się polski zdrajca skazany na banicję, zacięty wróg króla Jana Kazimierza, Hieronim Radziejowski. Nie był jednak jedynym, który jawnie występował przeciwko monarsze. W samej Rzeczpospolitej było wielu magnatów skłóconych z władcą, który swoją postawą często zaogniał trwające już konflikty. Tę sytuację próbowali wykorzystać Szwedzi, wzywając możnych do przyjęcia protekcji Karola Gustawa. Jednak wraz z akcją dyplomatyczną w parze szła operacja militarna. Na wieść o nadciągającym wrogu załoga Drachimia opuściła swe stanowiska i ruszyła w kierunku gromadzącego się pospolitego ruszenia. To w sile około 13 tysięcy ludzi okopało się nieopodal ujścia. Teren ten mógł pozwolić na skuteczną, długotrwałą obronę, jeśli tylko byłby na miejscu odpowiedni dowódca. Gdy Szwedzi 24 lipca osiągnęli polskie pozycje, rozpoczęli silny ostrzał i bombardowanie. Piechota łanowa przez 5 godzin broniła swych pozycji, jednak gdy wroga jazda obeszła stanowiska koronne, magnaci przystąpili do pertraktacji. Do podpisania aktu kapitulacji przyczynili się głównie wojewodowie Krzysztof Opaliński i Andrzej Grudziński. Według zawartego traktatu województwa poznańskie i kaliskie przeszły pod protekcję Karola Gustawa, a zgromadzona pod ujściem piechota przeszła pod komendę zdrajcy Radziejowskiego. Jednak spora część piechurów wymknęła się nocą z obozu. Dzięki Opalińskiemu i Grudzińskiemu Poznań otworzył przed najeźdźcą swe bramy, a Szwedzi od razu rozpoczęli rabunek tego miasta. Wkrótce wiele miejscowości podzieliło taki sam los. Niebawem i województwo sieradzkie uznało Karola Gustawa swym królem. Równolegle do tych wydarzeń miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego padały pod naporem carskich wojsk, co skłoniło Janusza Radziwiłła wraz z 435 dostojnikami do uznania władzy Karola Gustawa. W październiku w Kejdanach dojdzie do podpisania aktu poddańczego. Wskutek tych wydarzeń Rada Senatu zwróci się do Habsburgów o objęcie tronu polskiego. Jednak nie wszyscy poddali się Szwedom. Skonfederowane wojsko liczące około 2000 żołnierzy pozostawało przy Janie Kazimierzu i łupiło dobra radziwiłłowskie. Jednym z przywódców konfederatów był Samuel Kmicic. Tymczasem na zachodzie kraju szwedzki monarcha na czele 15-tysięcznego wojska dołączył do sił Wittenberga. Do obozu Karola Gustawa przybywało wielu szlachciców deklarujących wierność nowemu władcy. Na początku września po przybyciu generała Stenbocka ruszono w kierunku Warszawy. Szybko zmieniono marszrutę, gdy dowiedziano się, że Jan Kazimierz z główną armią znajduje się w miejscowości Piątek i tam oczekuje na zebranie pospolitego ruszenia. Karol Gustaw, nie tracąc czasu, ruszył w kierunku polskiego monarchy, który w założeniach w oparciu o rzekę Bzurę miał stawić opór najeźdźcy. Jednak gdy tylko podjazdy szwedzkie starły się z oddziałami osłaniającymi polski obóz, monarcha dał rozkaz do odwrotu. Słabość sił Rzeczpospolitej i brak twierdz, o które można by oprzeć działania, sprawiły, że wycofano się w kierunku Małopolski. Szwedzi przejęli część taboru oraz wysłali niewielki pościg. Karol Gustaw zajął Łowicz i tam podjął decyzję o rozdzieleniu swych wojsk na 3 części. Za Janem Kazimierzem ruszył Wittenberg, a reszta sił skierowała się do Warszawy.
Miasto to osiągnięto 8 września, a jego rajcy wraz z 200-osobową załogą przyjęli warunki kapitulacji. Gdy do miasta wkroczył Karol Gustaw, przyrzekł zachować prawa i wolności panujące dotychczas, jednakże niebawem żołdacy szwedzcy rozpoczęli ogromny rabunek pałaców oraz domów kupców i mieszczan. Poza grabieżą wartościowych przedmiotów zrywano posadzki czy obicia ze ścian. Mimo wyznaczenia nagrody nie znaleziono śmiałka, który by w nienaruszonym stanie przetransportował kolumnę Zygmunta do Sztokholmu. Dodatkowo nałożono na Radę Miejską niebagatelną na te lata kontrybucję wynoszącą 240 tysięcy złotych polskich. Następnie monarcha szwedzki pozostawił w Warszawie Stenbocka z około 10-tysięczną armią, a sam ruszyłby wesprzeć korpus Wittenberga. Feldmarszałek dysponował najmniej licznymi siłami, a w potyczce pod Inowłodzem Stefan Czarniecki wybił praktycznie cały 250-osobowy oddział kawalerii. Do kolejnego starcia doszło pod Żarnowem. Pospolite ruszenie odmówiło dalszego marszu, chcąc bronić własnych dóbr. Zmuszony Jan Kazimierz, dysponujący jedynie kawalerią, stanął przeciwko siłom Karola. Doszło do potyczek jeźdźców obu stron, a gdy szykowano się do generalnego natarcia, szlachta odmówiła ataku. Ogień artyleryjski i muszkietowy czynił spore straty w polskich szeregach, przez co odebrał pospolitakom ochotę do walki. Do szarży ruszyła husaria, ale i ona ostatecznie nie zwarła się z wrogiem, zawracając tuż przed samym atakiem. Starcie to zostało przerwane przez gwałtowną ulewę, a Jan Kazimierz dał rozkaz do odwrotu już i tak wycofującemu się wojsku. Szwedzi ruszyli w pościg, zabijając wielu jeźdźców Rzeczpospolitej, którzy uciekali w bezładzie. Szacunki nie są zgodne co do strat polskich, wahają się między 300 a 1000 zabitych. Natomiast Szwedów poległo kilkunastu, a Karol Gustaw określił to spotkanie jako szczęśliwe zwycięstwo bez stoczenia bitwy. Jan Kazimierz dotarł do Krakowa, ale fatalne położenie Rzeczpospolitej i demoralizacja wojska sprawiła, że król powierzył obronę Stefanowi Czarnieckiemu, a sam, zabierając insygnia koronacyjne, uszedł na Śląsk. Kraków posiadał zaniedbane fortyfikacje, a jego załogę stanowiło 5000 obrońców, z czego jedynie 2000 było regularnymi żołnierzami. Czarniecki postanowił bronić wyłącznie Starego Miasta i Wawelu. Gdy Szwedzi dotarli pod miasto, doszło do chaotycznych potyczek, a Czarniecki odniósł poważną ranę w szczękę. Dzielnice, które dostały się w ręce wroga, zostały doszczętnie zrabowane. Polacy odmówili poddania Krakowa, dlatego też Karol Gustaw pozostawił siły oblężnicze, a sam ruszył w kierunku pozostałych oddziałów koronnych. Mniej więcej w tym samym czasie wojska Rzeczpospolitej poniosły porażki na trzech różnych frontach. Pod Wojniczem monarcha szwedzki pokonał armię Lanckorońskiego, a Stenbock pod Modlinem rozbił mazowieckie pospolite ruszenie. Hetman Rewera Potocki pod Gródkiem Jagiellońskim zaznał klęski z rąk kozaków i Moskali, co pozwoliło Chmielnickiemu rozpocząć oblężenie Lwowa. Miasto to pod wodzą Krzysztofa Grodzickiego nie zamierzało ulec wrogowi i kolejny już raz trwało wiernie przy polskiej koronie. Inne oddziały kozacko-moskiewskie dotarły aż nad Wisłą 15 października, zajmując Lublin. Tego samego dnia ponad 5000 oddział kwarciany wraz z Aleksandrem Koniecpolskim, Krzysztofem Sapiechą, Dmitrem Wiśniowieckim i Janem Sobieskim przeszedł na stronę szwedzką i przyjął protekcję Karola Gustawa. Tragiczna sytuacja kraju, brak żywności i straty w ludziach sprawiły, że 17 października skapitulował Kraków. Warunki poddania były jednak korzystne dla Czarnieckiego, gdyż mógł wraz z oficerami i wojskiem opuścić miasto z zapalonymi lontami i rozwiniętymi sztandarami. Zabrał 12 dział i otrzymał pozwolenie na udanie się w stronę Śląska. W zamian przyrzekł niepodejmowanie walk na okres 1 miesiąca. Szwedzi zwyczajowo rozpoczęli rabunek, chociaż warto wspomnieć, że sam Czarniecki pomnażał swe bogactwo kosztem swych żołnierzy czy mieszkańców Krakowa. Karol Gustaw święcił same triumfy, a wierność poprzysięgli mu obaj hetmani koronni, Potocki i Lanckoroński. Gdy wydawało się, że Rzeczpospolitą niewiele dzieli już od upadku, na taką zmianę układu sił w Europie Wschodniej nie chciał pozwolić Han Mehmed IV Girej. Osobiście prowadząc siły ordy, wkroczył w granice Rzeczpospolitej, a powiadano, że takiej ilości Tatarów w Polsce jeszcze nie widziano. Na tę wieść Chmielnicki po nieudanych oblężeniach Kamieńca Podolskiego i Lwowa zamierzał powrócić w stronę Dniepru, jednakże Han okrążył jego siły pod Jezierną. Hetman kozacki był zmuszony przyjąć warunki, jakie podyktował mu Girej,
według których Chmielnicki miał zerwać przymierze z Moskwą i podporządkować się polskiemu królowi. Ordyńcy pozbawili armię kozacko-moskiewską wszystkich łupów, a w zamian za otrzymanie wolności zażądano wypłacenia okupu. Chan założył warowny obóz pod Haliczem, skąd rozsyłał listy, grożąc krwawą rozprawą tym, którzy opuścili Jana Kazimierza. Na wielu zdrajców, jak i szwedzkich żołdaków spadł blady strach na wieść o możliwym starciu z Ordą Tatarską. Nim jednak te wydarzenia dotarły w głąb kraju, posłowie prawie wszystkich województw przyjęli protekcję Karola Gustawa. Ten zapewniał swych nowych poddanych, że będzie szanował ich prawa i przywileje. Jednak w rzeczywistości nie miało to miejsca. Szwed w 2 miesiące zajął znaczną część kraju, przez co miał powiedzieć: zwyciężyłem Polskę, nim ją zobaczyłem. Co prawda dochodziły do niego raporty o powstawaniu tzw. partii szlacheckich i partyzantów chłopskich, którzy zbierali się w niewielkie oddziały i atakowali szwedzkie patrole oraz posterunki, ale na ten moment nie była to siła mogąca zagrozić jego panowaniu. Jednakże coraz większa brutalność i łupieszcza polityka Szwedów sprawi, że ruch ten niebawem przybierze znacznie poważniejsze rozmiary. Jednym z wydarzeń, które przyczyniło się do takiego stanu rzeczy, było zaatakowanie klasztoru na Jasnej Górze, który już w tych czasach był ważnym katolickim miejscem kultu, swoistą duchową stolicą Polski. Klasztor, oprócz bogactw, które wywieziono do Nysy czy potopiono w Stawach, poprzez swe położenie przy śląskiej granicy miał ważne znaczenie strategiczne. Już w początkach listopada czeski szlachcic będący zajadłym wrogiem Jana Kazimierza próbował wedrzeć się za mury klasztorne, ale jego wycieczka została łatwo powstrzymana. Przeor zakonu Paulinów Augustyn Kordecki, mimo uznania władzy Karola Gustawa i otrzymania zapewnienia o nienaruszalności dóbr kościelnych, zaciągnął do obrony 160-osobowy oddział piechoty. Poza tym za murami znajdowało się 70 mnichów i kilka rodzin szlacheckich. Siły te były wspierane 20 armatami. Zaopatrzenie klasztoru było możliwe dzięki wydatnej pomocy kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego. Umocnienia jasnogórskie nie były zbyt rozległe, ale dzięki królowi Władysławowi IV posiadały grube mury, bastiony oraz fosę. 18 listopada pod Jasną Górą pojawił się oddział generała Müllera. Nie większy niż 1000-osobowy regiment z 8 działkami zajął przyległe zabudowania gospodarskie, a ksiądz Kordecki nakazał ostrzelać trębacza, który chciał rozpocząć negocjacje. Wkrótce i okupowane przez wroga stodoły pełne płodów rolnych zostały z rozkazu przeora podpalone. Z racji niewielkiej ilości żołnierzy, warunków terenowych, jak i umocnień Jasnej Góry, skuteczny szturm był trudny do osiągnięcia. Müller posiadał na ten moment jedynie lekkie działa, posłał więc po ciężkie armaty. Główne siły rozłożył we wsi Częstochówka, skąd można było łatwo prowadzić ostrzał w kierunku klasztoru. Mimo wrogiego nastawienia Kordecki musiał prowadzić rozmowy ze Szwedami i grać na zwłokę. 20 listopada zawarto zawieszenie broni, które najeźdźcy wykorzystali na budowę okopów, a ojcowie Paulini zorganizowali procesję wzdłuż murów. Doszło do wymiany listów, podczas której generał Müller zrozumiał, że po dobroci klasztoru nie zajmie. Rozstawił więc 5 baterii wzmocnionych przybyłymi działami z Krakowa. Rozpoczęto bombardowanie, które trwało kilka dni, jednak mury były zbyt mocne w porównaniu do artylerii, jaką dysponowali Szwedzi. Za to działa lekkiego kalibru idealnie nadawały się do niszczenia dachów czy wszczynania pożarów ładunkami zapalającymi. Dzięki odwadze i ofiarności obrońców udawało się gasić płomienie w zarodku. Przeor Kordecki, by dodać otuchy walczącym, nakazał podczas bombardowań grać hymny maryjne. Z kolei pewnej nocy Piotr Czarniecki zorganizował wypad za mury. Dotarto do okopu szwedzkiego, a następnie wszczęto walkę na tyłach przedniej straży. W ataku tym zginęło kilkunastu wrogów, a znaczniejszą ofiarą był komendant artylerii. Zagwożdżono 2 działa i tracąc jednego człowieka wrócono na swe stanowiska. Mimo tego za murami wielu wdało się w zwątpienie i szukano możliwości wyrwania się z oblężenia. Znów w porę zareagował Kordecki, który przekonał do słuszności sprawy niezdecydowanych zakonników i szlachciców, a zbuntowanego oficera i jego wspólników wypędził z twierdzy. Reszcie zaciężnych podwoił żołd na okres 1 miesiąca. W następnych dniach znów zawarto zawieszenie broni i rozpoczęto negocjacje, ale oblegani prowadzili je tylko w celu opóźnienia spodziewanego szturmu. Tymczasem w pierwszych dniach grudnia pod Jasną Górę przybyły kolejne oddziały, zwiększając siły szwedzkie.
Ogólnie najwyższy stan liczebny, jaki osiągnęli oblegający, wynosił ponad 3000 żołnierzy. Co gorsze dla obrońców, były to regimenty walczące uprzednio pod Stefanem Czarnieckim, które teraz przeszły na stronę wroga. Stąd odsiecz, której się spodziewano, stawała się mrzonką. W pamiętniku niejakiego Jakuba Łosia można wyczytać, że przeciw zakonnikom walczył również Jan Sobieski. Nieprzyjaciel szańcował się coraz bliżej murów, a po podstawieniu nowych dział rozpoczęto dwudniowy ostrzał, ale tak jak poprzedni nie przyniósł rezultatów. 11 grudnia Szwedzi zaopatrzeni w nowe działa burzące rozpoczęli kolejną kanonadę. Tego dnia wystrzelono 340 kul, a obrońcy mimo salw ogniowych urządzili procesję wzdłuż murów klasztornych. Tym razem zostały uszkodzone w wyniku bombardowania, które kontynuowano w kolejnych dniach. Oblegani jednak dokładali wysiłków, by działania nieprzyjaciela spełzły na niczym. Ich celny ostrzał armatni parę razy był blisko, by trafić w generała Müllera. Pewnej nocy Szwedzi spędzili chłopów z okolicznych wsi, zmuszając ich do sypania szańców jeszcze bliżej murów. W tym czasie od zachodniej strony oblegający szykowali się do szturmu, jednak gdy tylko zbliżyli się do umocnień, czekały na nich oddziały pod wodzą Stefana Zamojskiego i Piotra Czarnieckiego, które ostrzałem muszkietowym i armatnim przepędziły wroga. Celnymi salwami zniszczono nowe reduty oraz jedno działo burzące. W kolejnych dniach ponawiano ataki od wschodu i północy. Dzięki gęstej mgle Szwedzi byli bliscy dotarcia do murów, jednakże w odpowiednim momencie promienie słoneczne odsłoniły ich pozycję i od razu zostali przywitani celnym ostrzałem. Na innym odcinku doszło do zaciętej walki wręcz, ale i tym razem górą byli obrońcy. Niemniej wytrwałe wrogie ataki sprawiały, że część jasnogórskiej załogi chciała poddać się Szwedom. Przeor znów musiał użyć swego sprytu i perswazji oraz zarządził procesją wzdłuż murów, która podniosła morale obrońców, chociaż podczas pochodu zginął jeden z braci zakonnych. Oblegający, widząc, że ostrzał nie przynosi rezultatów, postanowili zrobić podkopy pod mury i wysadzić je petardami. Wieści te wstrząsnęły wieloma obrońcami. Dlatego też Zamojski miał plan, jak podnieść ich na duchu. 20 grudnia poprowadził wycieczkę na pozycję nieprzyjaciela. W środku dnia wraz z ochotnikami wypadł z twierdzy, zabito napotkanych kamieniarzy oraz ponownie dwa działa zostały zagwożdżone. Poza tym skała, na której znajdował się klasztor, była dla robotników zbyt dużym wyzwaniem. Oprócz walk wiele dni poświęcano na pertraktacje, które Kordecki prowadził tak, by nie przynosiły rezultatów. Dlatego też w Boże Narodzenie Szwedzi rozpoczęli kolejną kanonadę. Bombardowano mury, jak i używano pocisków zapalających, by rozpętać jak najwięcej pożarów. Obrońcy odpowiedzieli własną artylerią, a atak został przerwany, gdy wieczorem jedno z wrogich ciężkich dział pękło podczas wystrzału. Były to już ostatnie działania oblegających. Szwedom brakowało piechoty, ciężkich dział, prochu i kul. Rozkaz wycofania wydał feldmarszałek Wittenberg, gdyż Karol Gustaw potrzebował jak najwięcej zdolnych do walki żołnierzy. Było to spowodowane tym, że Jan Kazimierz powrócił do kraju, polskie społeczeństwo rozpoczęło walkę partyzancką oraz obawiano się ataku tatarskiego. Szwedzi 27 grudnia po 40 dniach zwinęli oblężenie. Oblężenie, podczas którego obie strony widziały liczne cuda i rzeczy nadprzyrodzone. Jasna Góra pozostała niezdobyta, a dzielna postawa jej obrońców tchnęła w Polaków ducha dalszej walki. 29 grudnia w Tyszowcach hetmani koronni podpisali akt konfederacji wymierzony przeciwko Szwedom, a dwa dni później wydali uniwersał o pospolitym ruszeniu. Rzeczpospolita na nowo rozpoczynała zmagania z najeźdźcą. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.